30 sekund mamy. Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich Was serdecznie witam w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego i czynię to słowem wyjętym z objawienia według Jana z 1 rozdziału 18 wiersza. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Moi drodzy, podaję do wiadomości ogłoszenia i tak zapraszam na nabożeństwo w najbliższą niedzielę o godzinie 10:30. Znowu będziemy słyszalni na antenie Radia Opole i redakcji bardzo serdecznie dziękuję za tę możliwość. Znowu będziemy słyszalni i widzialni na Facebooku i na Twitchu, dlatego też serdecznie zapraszam do korzystania z tych wszystkich medialnych udogodnień. Też witam dzisiaj w naszej kaplicy. Nie widać co prawda, ale jest tutaj ekipa TVP3 Opole. Serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że jesteście tutaj razem
ze mną, z nami i też zapraszam do oglądania dzisiaj wieczorem Kuriera Opolskiego, bo będą też migawki z naszego nabożeństwa. Moi drodzy, w imię Boże będziemy śpiewali pierwszą pieśń. Jeszcze tylko jedna informacja. W związku z tym, że zawsze w środę o 17:15 mamy godzinę biblijną, czyli wspólne studiowanie Pisma Świętego, to zapraszam wszystkich na godzinę 17:15 w środę na mój profil na Facebooku Wojciech Pracki i tam będziemy się zastanawiać wspólnie nad pierwszymi fragmentami pierwszego rozdziału Ewangelii według Marka. Serdecznie na godzinę biblijną w środę o 17:15 na profilu Wojciech Pracki zapraszam. A teraz już będziemy śpiewali pierwszą naszą pieśń, numer 201 w śpiewnikach ewangelickich, a potem introit numer 45. Pieśń 201, introit 45. Chrystus wstał z martwych, alleluja! On wstał prawdziwie, alleluja! Kamień, który odrzucili budowniczowie,
Alleluja. Stał się to dzień, który Pan uczynił. Alleluja. Weselmy się i radujmy się w Nim. Alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było od początku, jak jest i jak będzie, na wieki wieków. Amen. Kyrie. Chryste, zmiłuj się. Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach, na Święty Boże, łaskawy Ojcze, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prosimy Cię, wyzwól nasze serca z więzów grzechu i obudź je do nowego życia. Rozbudź przez swojego Ducha żywą wiarę w zmartwychwstanie ciała i wieczne zbawienie. Wysłuchaj nas przez naszego Pana, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan niech będzie z Wami i z Duchem Twoim. Wsłuchajmy się uważnie w Boże Słowo Starego Testamentu zapisane u proroka Izajasza w 25 rozdziale, w wierszu 8 i 9. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja. 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 Lekcja apostolska poniedziałku wielkanocnego jest zapisana w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 15 rozdziale od 50 do 58 wiersza. Czytam tam następujące słowa. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Moi drodzy, zanim złożymy wyznanie wiary, to poproszę tutaj Julkę i Julka zaśpiewa nam dwie pieśni razem z moją żoną Dorotką. Proszę bardzo. Ja jeszcze powiem tylko, że normalnie, w normalnych warunkach spotkalibyśmy się dzisiaj w kościele filialnym w Osinach. Tam po nabożeństwie byłoby wspólne szukanie zajączka przez najmłodszych oraz później śmingus dyngus i oczywiście zawody pod tytułem kto najbardziej intensywnie poleje wodą księdza. No niestety nie mamy takiej możliwości, dlatego dzisiaj, podobnie jak wczoraj, taka mała niespodzianka, że sobie troszkę po młodzieżowemu, po dziecięcemu zaśpiewamy, posłuchamy i mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich takie dobre, miłe, błogosławione doświadczenie. Ja już oddaję głos Julce i Dorotce. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las. Z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas. Bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego myśl. Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga, to Jego znak, który zostawił ci. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi, spójrz jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz jak matka w domu się trudzi, spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, by dobra wieść była przekazywana, by miłość swą objawiać przez nas mógł. Gdy szukasz Boga, sięgnij po Biblię, poszukaj prawdy słów księgi tej. Z niej płynie wartko, strój wody żywej, a wraz z nią słowo o treści tej, że Bóg idzie
Bardzo dziękuję dziewczynom moim tutaj za wykonanie tych dwóch pieśni. A my, moi drodzy, w odpowiedzi na Słowo Boże, które przed momentem usłyszeliśmy, wyznamy teraz naszą wiarę i będziemy czynili to według słów apostolskiego symbolu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Amen, amen, amen. Zaśpiewamy pieśń numer 186. 186. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki wieków. Amen. Boże Słowo, w które dzisiaj chcemy się wsłuchać, jest zapisane u Ewangelisty Łukasza w 24 rozdziale w wierszach od 36 do 45. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Panie nasz Boże i Ojcze, i my Ciebie prosimy, otwórz nasze umysły, byśmy i my, podobnie jak uczniowie, mogli zrozumieć pismo, mogli zrozumieć tę piątą już właściwie relację o spotkaniu ze zmartwychwstałym. Przez Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego właśnie, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Moi drodzy, Boże Słowo, które jest wyznaczone do dzisiejszego rozważania, właśnie to przed momentem przeczytane z Ewangelii Łukasza, z 24 rozdziału, jest piątą relacją dotyczącą zmartwychwstania Pana Jezusa. Piątą relacją, która wydarzyła się w Wielkanoc, w niedzielę, bo mamy kilka relacji u ewangelistów, jak to wyglądało z kobietami, które przyszły do grobu. Później mamy spotkanie z uczniami, którzy szli do Emaus i tam towarzyszył im w drodze Pan Jezus. I teraz właśnie ci uczniowie pośpiesznie wrócili z Emaus do Jerozolimy, tam gdzie pozostali byli zgromadzeni i podzielili się tą radosną wieścią, że dołączył się do nich w trakcie drogi pewien nieznajomy i objaśniał im pisma, otwierał im umysły i słuchali, chłonęli to, co ma im do powiedzenia, a później poznali go po łamaniu chleba. I na ten sygnał, na to łamanie chleba tak się ucieszyli, Jezus zniknął i pobiegli z powrotem do Jerozolimy po to, żeby dzielić się radością, że to, co rano kobiety powiedziały, ta wieść, którą one przyniosły, jest jednak prawdziwa, bo wcześniej wszyscy powątpiewali i wyrażali swoją dezaprobatę wobec tego, co kobiety chcące namaścić ciało Jezusa zrelacjonowały właśnie w ramach tego, co przeżyły o poranku zmartwychwstania. I w tym momencie, kiedy uczniowie z Emaus relacjonują pozostałym, co się wydarzyło, co było ich doświadczeniem, w tym właśnie momencie Jezus wkracza do domu, do mieszkania, w którym się znajdowali i mówi, pokój wam. I ci uczniowie, jak relacjonuje ewangelista Łukasz, są zatrwożeni, pełni lęku, mniemali, że widzą ducha. A on im odpowiada, czemu jesteście zatrwożeni, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. To budzenie się wątpliwości w sercu to jest semickie wyrażenie. Więc Łukasz relacjonuje to, co właściwie tam się działo. Razem też wykorzystując ten aparat języka hebrajskiego. Serce ich się zatrwożyło i pojawiły się tam wątpliwości. Moi drodzy, ja myślę, że gdyby ktoś z nas zobaczył bliską osobę, która już zmarła, która nie żyje, być może której śmierci byliśmy świadkami, i gdyby ta osoba, jak gdyby nigdy nic, przyszła do naszego domu, pokazała swoje ciało, była cieleśnie obecna, zażądała czegoś do jedzenia, to byśmy byli przerażeni, zatrwożeni, wątpliwości byłyby w naszym sercu, wątpliwości byłyby w naszym umyśle. No, jest to sytuacja, którą trudno nam sobie wyobrazić. I właśnie w tak trudno wyobrażalnej sytuacji znaleźli się uczniowie, bo oto ich Pan, Mistrz i Nauczyciel, którego pojmania byli świadkami, o którego śmierci się dowiedzieli. Jan akurat był przy śmierci, przy ukrzyżowaniu i umieraniu Pana Jezusa. I ci uczniowie byli zatrwożeni, bo teraz minął sabat, minęło święto, bali się o to, co będzie z nimi, czy także jako uczniowie swojego mistrza, aby nie będą prześladowani i nie podzielą jego losu. I w tym momencie okazuje się, że wieczorem przychodzi do nich
Pan Jezus, ten, który umarł, którego ciało było złożone do grobu, o którym dowiedzieli się, że jego grób jest pusty i staje przed nimi. Szok, niedowierzanie, przerażenie, nie wiadomo, co ze sobą zrobić, nie wiadomo, gdzie się schować. I ten Jezus w tej sytuacji mówi im: pokój wam, to ja jestem. Pokój wam, to ja jestem. Owo pokój wam, szalom, jest hebrajskim powitaniem. Ale tutaj to jest coś więcej niż tylko zwykłe powitanie. Coś więcej niż nasze zwykłe dzień dobry, dobry wieczór. Pokój. Przynoszę wam pokój. Chcę, żebyście się uspokoili. Chcę, żeby wasze przerażenie, wasza trwoga minęła. Żeby to już nie miało miejsca. To ja jestem. Nie bójcie się. To nie żaden upiór ani zjawa. To ja jestem także jest bardzo konkretne. To jest greckie ego eimi. A sam Bóg wiemy, że ma na imię jestem, który jestem. Jahwe, jestem, który jestem. Bóg, który jest naprawdę, który jest prawdziwie, który jest Bogiem żywym w przeciwieństwie do wszystkich bożków i do wszystkich kamiennych, tudzież drewnianych posągów. Bóg, który żyje naprawdę, Bóg, który czuje i Bóg, który kocha grzesznego człowieka. Bóg, który jest. W tym słowie ja jestem, w tym stwierdzeniu zawiera się, moi drodzy, tak wiele, tak dużo. To jest potwierdzenie Bożej prawdziwości. I to są te łagodzące strach i kojące niepokój słowa Pana Jezusa. Pokój wam. Bądźcie spokojni. Wszystko jest dobrze. Jestem znowu z wami. Wszystko wraca do normy. Nie musicie się już martwić, bo ja jestem. Ja, Pan Bóg, wam towarzyszę. Ja się wami opiekuję. Jesteście w dobrych rękach. Możecie czuć się bezpiecznie. Wszystko jest dobrze. Moi drodzy, to jest tak, jak mamy na przykład małe dzieci w naszych domach. I dla małego dziecka, albo inaczej, reakcja na niewielką rzecz, ale napawającą strachem, będzie bardzo silna. Kiedy małe dziecko potknie się i przewróci, no to wtedy jest płacz, lament i biadolenie. A jeszcze jeśli skóra jest zdarta, pojawi się krew, no to wszyscy wiemy, że to już jest dramat i tragedia. Ale kiedy rodzic to dziecko przytuli i powie: nie bój się, jestem z tobą, nie płacz już, i pogłaska, i będzie to wszystko w takiej łagodnej formie i w łagodnym tonie, to dziecko się nam uspokoi. I to jest właśnie Pan Jezus, który do tych swoich uczniów, jak do tych małych dzieci, mówi: już się nie musicie bać, ja jestem z wami, możecie czuć się spokojnie, bezpiecznie, towarzyszę wam, jesteście w dobrych rękach. I być może, moi drodzy, właśnie to słowo, to zapewnienie o Chrystusowej opiece i trosce, może właśnie dzisiaj, może właśnie teraz trafia na taki dobry grunt, w takim dobrym momencie. Dlaczego? Dlatego, że przecież żyjemy w czasach niepokoju, żyjemy w momencie, kiedy właściwie cały świat wyłączony jest z normalnego funkcjonowania. Wczoraj miałem okazję porozmawiać z moją sąsiadką, która podzieliła się ze mną takim spostrzeżeniem, że ona już nie wytrzymuje tej izolacji, że normalnie cały dzień była w ruchu, że robiła przynajmniej 10 tysięcy kroków, bo odmierzała to na krokomierzu, i że nie może chodzić do pracy, pracuje z domu i czyta te wszystkie informacje na temat liczby zachorowań, na temat liczby osób, które wyzdrowiały, i na temat zgonów, i to ją deprymuje. Ja poleciłem jedną krótką rzecz: zmienić lekturę, nie czytać tego wszystkiego. Moi drodzy, to są czasy trudne, nie ulega wątpliwości. Wyjątkowe, cały świat nie uległ dotąd takiemu wyhamowaniu w takim ogromnym, globalnym zakresie, jak w ostatnich tygodniach. I nie wiemy jeszcze, ile tygodni podobnego wyhamowania nas czeka. Wszystko to wiąże się ze zmianami, na które przecież nie byliśmy przygotowani. I być może właśnie, może nie wszyscy, ale być może jesteśmy w postrzeganiu tej rzeczywistości podobni do tych uczniów Pana Jezusa, pełni niepokoju, lęku, strachu,
bo nie wiemy, jak to będzie, co będzie dalej, bo różne medialne doniesienia, takie pesymistyczne, jeszcze bardziej te uczucia pogłębiają. A tymczasem musimy wsłuchać się w to, co mówi Pan Jezus, bo On mówi: nie bój się, jestem z Tobą, towarzyszę Tobie, jesteś w dobrych rękach, wszystko się ułoży, zaufaj mi. Jezus, który był umarły i pojawia się jako ten noszący ślady śmierci na swoich dłoniach i na swoich stopach. On tym uczniom mówi: popatrzcie, dotknijcie mnie, jestem tutaj, jestem cielesny, jestem namacalny. To się wam nie wydaje, to nie jest zbiorowa halucynacja. Popatrzcie, jestem tutaj razem z wami. I tak samo Jezus w słowie swoim mówi nam: jestem razem z tobą, troszczę się o ciebie, chcę ci dać pewność, chcę ci dać ufność, chcę ci dać poczucie bezpieczeństwa. I to jest to, co do tych zatrwożonych, przerażonych uczniów dociera. I myślę, że to jest bardzo dobre, pozytywne przesłanie i przekaz. I kiedy oni jeszcze nadal nie potrafią tego wszystkiego pojąć, bo są w szoku, bo są całkowicie zaskoczeni, totalnie rozłożeni na łopatki, Jezus mówi: dajcie mi coś do jedzenia, bo jestem głodny. I kiedy oni go częstują, to stopniowo, gdy Jezus spożywa posiłek i uczniowie są świadkami tej konsumpcji, to napięcie opada i zaczyna do nich docierać. A potem co się dzieje? Potem dalej w tej scenie, w tej historii, moi drodzy, jest rozmowa. Jezus otwiera im umysły i objaśnia pisma. Mówi: patrzcie, u Mojżesza było to, u proroków jest to, a w psalmach jest to napisane. I to wszystko odnosi się do mojej śmierci, do mojego cierpienia, ale także do zmartwychwstania. I na podstawie Pisma Świętego Starego Testamentu, bo Nowego Testamentu przecież wówczas jeszcze nie było, Jezus wyjaśnia, że to wszystko musiało się stać. Otwiera im umysły. I moi drodzy, to, co my potrzebujemy w te święta, jako pewną trwałą zmianę w naszym sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości, to otwarty umysł. Umysł otwarty na Pana Boga. Jezus bardzo konkretnie wskazuje uczniom: czytajcie Pismo, ono się wypełnia. Tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi i potwierdzenie na tę rzeczywistość, której doświadczacie z moim zmartwychwstaniem i moją obecnością. I moi kochani, dlatego tak ważne jest, byśmy ten czas, inny niż dotąd, wykorzystali na to, by Pan Bóg otwarł nasze umysły. Byśmy pozwolili Mu mówić, a możemy to uczynić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poświęcimy troszkę, część tego czasu na lekturę Pisma, poznamy Boga, poczytamy Ewangelię chociażby, czyli już nie te Pisma starotestamentowe, aczkolwiek one są bardzo ważne, ale skupili się też na tej relacji o zmartwychwstaniu, życiu i Jego triumfie. I jestem przekonany, że ta lektura, po pierwsze, pomoże nam lepiej zrozumieć Pana Boga. Po drugie, doświadczyć Jego bliskości. Po trzecie, da nam poczucie bezpieczeństwa, że tak jak Pan Bóg wieloma postaciami biblijnymi opiekował się w trudnych doświadczeniach, nierzadko skrajnych. Poczytajmy sobie dzieje proroków, poczytajmy sobie historię Abrahama, poczytajmy sobie perypetie Józefa, jego braci, królów Izraela i wielu, wielu, wielu innych biblijnych postaci, to zobaczymy, że pomimo wszystko, mimo trudu, Pan Bóg był z nimi i byli przez Niego błogosławieni. To nie jest tak, że Pan Bóg teraz wszystko jak przy pstryknięciu palcami zamknie, rozwiąże i już będzie wszystko dobrze. Nie. Pan Bóg przeprowadzi nas przez trudne doświadczenie, ale musimy Mu zaufać i musimy posłuchać nie tylko uchem tym z jednej i z drugiej strony naszej głowy, nie tylko umysłem, ale i sercem wsłuchać się w to, co Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi: szalom, pokój wam, bądźcie spokojni, jestem z wami, to ja jestem, nie musicie się już bać. A jeśli nadal ten lęk pozostanie w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, to możemy sięgnąć do Słowa i się nim karmić, i się nim wzmacniać, i poznawać Pana Boga, rozumieć
wszystko to, o co Panu Bogu chodzi. Do tego Jezus zachęca swoich uczniów, otwiera im umysły. Moi drodzy, ten otwarty umysł na Boże Słowo, na to, co Bóg do nas mówi, niech będzie takim hasłem dzisiejszego poniedziałku Zmartwychwstania Pańskiego, drugiego święta. Otwarty umysł na Boga. Ja zachęcam, gorąco apeluję i proszę, otwierajcie wasze umysły na Boga. Otwierajmy wszyscy nasze umysły na Pana Boga. Moi drodzy, dlatego też w zapowiedziach, w ogłoszeniach powiedziałem, że od najbliższej środy o 17:15 na Facebooku będziemy czytali wspólnie Ewangelię według Marka i zastanawiali się nad jej treścią i znaczeniem. Niech to będzie taka możliwość dla otwarcia naszych umysłów na to, co mówi Pan Bóg, co nie wyklucza też indywidualnej lektury, indywidualnej modlitwy przy tym nadmiarze wolnego czasu, do czego gorąco i mocno wszystkich was i siebie samego także zachęcam. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i naszych myśli. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i naszym Zbawicielu. Amen. Moi drodzy, będziemy śpiewali następną pieśń, numer 173. Numer 173 w śpiewnikach ewangelickich. Serca, nasze myśli do Pana Boga i módlmy się do Niego. Do tej modlitwy zachęcę. Zmartwychwstały Zbawicielu, chwalimy i wielbimy Cię, że skruszyłeś moce piekieł i szatana, że przez Ciebie pochłonięta jest śmierć w zwycięstwo. Jako Książę Pokoju i Zwycięzca Śmierci żyjesz i jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tchnij w nas nowe życie i oświeć światłem Twojej światłości. Obdarz miłością, jaką umiłowałeś świat. Zespól nas z sobą, rozbudź ogień wiary, abyśmy mogli wyznać: żyję już nie ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Bądź w udręce sumienia naszą pociechą, w walce ze złym naszym pokojem, w słabości naszą mocą, w cierpieniu i śmierci naszą nadzieją. Napełnij nasze serca pewnością, że ostateczne zwycięstwo odniesie nie zło i śmierć, ale Ty, jedyny nasz Panie. Twoja miłość i prawda, pokój i wieczne życie. Spraw łaskawie, Panie Jezu Chryste, aby wieść o zmartwychwstaniu i Twoim zwycięstwie nad śmiercią obiegła cały świat i rozradowała serca żyjących w trwodze i pokoju. Prosimy, Ojcze, dawaj nam tęsknotę za Twoim słowem i otwieraj nasze umysły, tak jak Jezus otwierał umysły swoich uczniów, na Twoje słowo, byśmy mieli to poczucie boskiego szalom
boskiego pokoju, że w Tobie i z Tobą możemy czuć się bezpieczni i zaopiekowani. Daj Twojemu Kościołowi wiernych pasterzy i nauczycieli. Roznieć światło prawdy i miłości w naszym kraju i w naszym narodzie. Zespól nas więzami miłości i wzajemnego szacunku, abyśmy byli Twoją własnością. Prowadź nas wszystkich, Panie nasz Boże i Ojcze. Bądź z nami, wspieraj i wzmacniaj. Bądź, Ojcze, z wszystkimi tymi, którzy chorują, z wszystkimi tymi, którzy są w kwarantannie. Bądź, Ojcze, z wszystkimi tymi, którzy opłakują swoich zmarłych. Bądź wreszcie z tymi, którzy swoje siły i zaangażowanie kierują w pomoc innym. Bądź, Panie Boże, z wszystkimi wolontariuszami. Bądź, Panie Boże, z całym personelem medycznym, szeroko rozumianym, z wszelkimi służbami. Bądź, Panie Boże, z wszystkimi tymi, którzy zapewniają, że mamy codzienny pokarm i że możemy w miarę normalnie, mimo wszystko funkcjonować. Dawaj, Ojcze, siły, wspieraj i wzmacniaj. Bądź z wszystkimi tymi, którzy odczuwają słabość ducha ze względu na zmienione okoliczności. Dawaj nam, Boże, Ojcze, poczucie pewności i bezpieczeństwa, tak jak to poczucie dał swoim uczniom zgromadzonym w niedzielny wieczór zmartwychwstania i czekającym na wieści z Emaus. Oto Ciebie, Ojcze, prosimy, Tobie się powierzamy i Tobie, Panie Boże, za wszystko dziękujemy w Duchu Świętym. Jako Twoje dzieci, tak chcemy się do Ciebie zwrócić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja. Albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Alleluja. Pan jest mocą i pieśnią moją. Alleluja. On jest moim wybawicielem. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, alleluja, tenże i na wieki, alleluja. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen, amen, amen. Moi drodzy, zaśpiewamy na zakończenie pieśni numer 582. 582. Chcę chwalić Boga dziś.
chęć Bogu dziś z całego serca. Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się, Alleluja. Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się, Alleluja. Chcę dziś dziękować Mu z całego serca. Chcę opowiadać, jak ludzi narody na rękach swoich nosi. Chcę dziś dziękować Mu z całego serca. Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się, Alleluja. Wysłuchajmy jeszcze postludium i zakończymy dzwonami. A ja życzę błogosławionego ostatniego dnia świąt wielkanocnych. Moja rodzina, Julka i Dorotka, się do tych życzeń też rzeczywiście dołączają. Zostańcie z Bogiem. Widzimy się w środę o 17:15 na Facebooku, profil Wojciech Pracki, i w niedzielę o 10:30. Radio Opole też gorąco dziękuję za transmisję.